zaczynamy przyzwyczajać się już do edukacji online, ale dołącza do tego także edukacja wirtualna. Co ona daje? Jaką jest szansą dla tych, którzy korzystają z tej technologii, metody, ale jakie są też zagrożenia? I czy ta wirtualna rzeczywistość, wirtualna edukacja ma już swoje miejsce w tych programach edukacyjnych oficjalnych, czy tylko w tych nieformalnych? O tym będzie nasze najbliższe spotkanie. Zapraszam Państwa na panel pod tytułem Wirtualna edukacja przyszłości. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w nauczaniu. Poprowadzi to spotkanie menadżerka kultury i edukatorka Malwina Rozwadowska. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja sobie od razu usiądę, żeby nie psuć kadru. Bardzo się cieszę, że dostałam zaproszenie od Fundacji Koncept Kultura do poprowadzenia tego panelu, ponieważ ten temat żywo mnie interesuje. Zajmowałam się do tej pory projektami związanymi z popularyzacją zdigitalizowanych dóbr kultury. I jakby szalenie te wszystkie projekty, które się zajmują reusem, mnie interesują osobiście. Więc bardzo się cieszę, że będę mogła tutaj porozmawiać z zaproszonymi gośćmi. A są nimi pani Klaudyna Stachoń. Zapraszam na scenę, wiceprezeska Fundacji Wirtualne Horyzonty. Od 14 lat związana z edukacją i technologią. Liderka w Polsce w zakresie technologii VR w edukacji. I autorka licznych programów wykorzystujących te nowe technologie, więc bardzo się cieszę, witamy. Pani Aneta Siwka, zapraszamy. Kierowniczka Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, która jest filią Biblioteki imienia Tadeusza Różewicza, zapraszamy. Również specjalistka do spraw informacji naukowo-technicznej, a w Centrum Innowacji podejmuje działania z zakresu edukacji cyfrowej odpowiedzialnej społecznie. I teraz zapraszam panią Mariannę Otmianowską, zastępczynię dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie, ale też historyczkę sztuki, edukatorki, która jest również badaczką łączącą socjologię z muzeologią, przede wszystkim w obszarze edukacji. A zaprosiliśmy ją też tutaj, ponieważ będzie tutaj takim głosem delikatnego sprzeciwu, więc zasieje nam ferment. A na koniec zapraszam pana Zbigniewa Bujaka, który jest odpowiedzialny za tworzenie programu edukacyjnego tutaj naszego gospodarza, Centralnego Domu Technologii. Jest on również prezesem Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy POLIS i działa przede wszystkim w obszarze kompetencji medialnych i cyfrowych. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie i też bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy osobiście, bo to taka miła odmiana. I będziemy dzisiaj rozmawiali o wykorzystywaniu nowych mediów, nowoczesnych technologii w edukacji. Wszyscy jakby wiemy i wszyscy to czujemy, że bez technologii trudno się poruszać w dzisiejszym świecie. Wydaje mi się, że mało kto korzysta, a jeśli to robi, to raczej z przekory, na przykład ze zwykłych map. Wszyscy jesteśmy jednak przywiązani do telefonu i z tego korzystamy i nie wyobrażamy sobie już pewnych obszarów życia bez tego. Natomiast VR wciąż jawi się niektórym jako taka pieśń przyszłości, jako coś jednak odległego i bardziej w fazie testowania, a tymczasem te nowe media już tu są, działają w edukacji i ze sporym powodzeniem uczą o kulturze, sztuce, ale nie tylko. Więc tutaj właśnie pierwsze pytanie do pani Marianny Otmianowskiej, która bada ten obszar kultury i edukacji kulturalnej. Więc pytanie, jak to wygląda, jak te trendy wyglądają w tym momencie, jak ta nowoczesna edukacja wygląda i czy aby na pewno potrzebuje VR-u? Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło być w tak zaszczytnym gronie. No, mi się wydaje, że stąpamy po prostu po bardzo kruchym lodzie. To trzeba tak odpowiedzieć wprost, bo z jednej strony mamy wydarzenie takie jak dzisiejsze, rewelacyjne, napędzające, nakręcające, które otwiera nam mnóstwo możliwości, a z drugiej strony po prostu gwałtownie rośnie ilość dzieci i młodzieży z problemami,
gdzie podstawą są, podłożem tych problemów są przede wszystkim nowe media, technologia, wpływ nauczania online podczas pandemii, ale nie tylko, bo nawet i bez pandemii po prostu rozwój, jak wiemy, technologii jest ogromny. Więc to jest bardzo delikatna sytuacja. To znaczy, jakby moglibyśmy zupełnie w drugiej sali posadzić specjalistów z panelem dokładnie o skrajnie odmiennym podejściu. Ale przecież wiadomo, że nie o to chodzi. I wiadomo, że po to rozmawiamy, żeby szukać takiego złotego środka. Więc też nie chciałabym, broń Boże, skierować naszej dyskusji dzisiejszej od razu na taki tor negatywny i nie chciałabym narzucić w ogóle tej wersji. Jedynie jakby odnosząc się do pytania, czyli właśnie o takich trendach, o tendencjach, myślę, że w ogóle w edukacji, ja patrzę z punktu widzenia przede wszystkim edukacji muzealnej, edukacji kulturowej, jest wielki taki trend do włączania, do inkluzywności, do demokratyzacji. To jest naprawdę szalenie istotne i o tym rozmawiają w ogóle największe muzea całego świata podczas różnych konferencji i tutaj powiem wprost, ewidentnie jest to wpływ pandemii, to znaczy to jest taka bardzo silna refleksja, fascynujące, prawda, że potrzebowaliśmy pandemii, żeby się zreflektować, aha, to my jako muzea jesteśmy dla zwiedzających, no tak, no to w takim razie weryfikujmy bardziej ich potrzeby. I okazuje się, że faktycznie pod wpływem dyskusji i badań w ramach pandemii widoczna jest potrzeba takiego kontaktu, takiej relacji z odbiorcą, z widzem, mam tutaj na myśli tę edukację na każdym poziomie nauczania, prawda, też lifelong learning, która w sposób rozsądny podaje ten materiał, a jednocześnie nie zapomina o podstawowym fakcie, jakim jest po prostu obiekt, artefakt. Tu zwłaszcza jeśli chodzi o muzea. Natomiast tak samo tutaj państwo specjaliści na pewno się zaraz będą wypowiadali, ten trend w ogóle jest widoczny, prawda? Czyli od faktu, od artefaktu przechodzimy dopiero do działalności online'owej. Dziękuję bardzo. I tutaj będzie pytanie do pani Klaudyny Stachoń, ponieważ zrealizowaliście niesamowity dla mnie absolutnie projekt dotyczący empatii. I jak to wyglądało? I to też ta konferencja, którą pani zorganizowała, dotycząca empatii w 2020 roku, czyli właśnie w roku pandemii. Jakby skąd ten pomysł, jakby od czego wyszliście i jak wyglądała z kolei realizacja? I jak właśnie te kwestie jakby tutaj poruszone? No właśnie, bo tutaj jest taka kwestia jakby pewnej sprzeczności, właśnie tak jak pani wspomniała, technologia, dzieci, to taka pewna wrażliwość i nieumiejętność zarządzania tak naprawdę tą technologią. I my tak naprawdę tworząc, zakładając fundację, czy jakby zbierając swoje doświadczenia z wielu lat, wyszliśmy z tego założenia, że my tej technologii i tak nie unikniemy. To znaczy ona jest naturalna, jest bardzo naturalna, jeżeli chodzi o rozwój już tego młodego pokolenia i ta edukacja cały czas nie jest do końca na bieżąco z tymi trendami społecznymi, gospodarczymi. I to, co my możemy zrobić, to tak naprawdę pokazywać, jak mądrze włączać tą technologię również do życia szkolnego, czy do życia po prostu takiego bardziej sformalizowanego. I bardziej chodziło nam o to, żeby pokazać, że jest czas na wykorzystanie tej technologii komercyjnie, które oczywiście to wykorzystanie komercyjne zawsze jest jakby wiodące, tak? Bo jest jakby powiedzmy najbardziej dochodowe. Ale można tą technologię wykorzystać bardzo mądrze w różnych innych dziedzinach życia społecznego. I my na samym początku założyliśmy, że będziemy chcieli wprowadzić tą technologię do edukacji, wprowadzić VR do edukacji. Ale stwierdziliśmy, że zapytamy się osób najbardziej zainteresowanych i przeprowadziliśmy szereg konsultacji z nauczycielami, pokazując im różne materiały 360. I zapytaliśmy ich tak naprawdę, gdzie oni by najbardziej widzieli zastosowanie tej technologii, tego VR-u w życiu szkolnym. Na początku my myśleliśmy, że będzie to na przykład jakaś nauka matematyki, tak, myślenie przestrzenne, żeby to ułatwić, wzmocnić te procesy poznawcze, ale okazało się, że tak naprawdę nauczyciele mają największy problem z takimi właśnie aspektami społecznymi, z kompetencjami społecznymi dzieci właśnie. Ta taka wrażliwość społeczna to jest cały czas taka sfera, na którą nie ma miejsca i nie ma czasu na uczenie dzieci tej wrażliwości i zrozumienia dla drugiego człowieka
w życiu szkolnym, tak? Załóżmy, że nauczyciel ma godzinę wychowawczą, to jest naprawdę niewiele czasu, żeby tak naprawdę no, poprowadzić jakąś rozmowę, dyskusję, pogłębić te tematy. I tym sposobem troszeczkę trafiliśmy na ten temat empatii. Zbieraliśmy też tak naprawdę takie informacje, jakie tematy są najtrudniejsze w takiej codzienności szkolnej. I zazwyczaj pojawiała się kwestia właśnie agresji słownej, która no, my się do tej agresji słownej przyzwyczajamy i zaczynamy ją akceptować. I ona w dużym stopniu istnieje właśnie w życiu szkolnym. Pojawił się temat właśnie zespołu Aspergera, tak? pewnej takiej odmienności, innego spojrzenia na świat, innej interpretacji tego świata. I pomyśleliśmy, że właśnie ta wirtualna rzeczywistość jest wspaniałym narzędziem, żeby pozwolić wejść drugiemu człowiekowi w świat drugiego człowieka, tak? Żeby poczuć się tym drugim człowiekiem przez te parę minut, 5 minut, 10 minut, żeby pogłębić to zrozumienie, że można troszeczkę inaczej interpretować świat, że można troszeczkę inaczej odbierać światło, że można inaczej słyszeć dźwięk, że jak bardzo się źle czujemy, jak słyszymy, że ktoś nas obraża, tak? I to wchodzenie w ten świat drugiego człowieka pogłębia to zrozumienie. Stworzyliśmy cykl właśnie 3 filmów pod tytułem Empatia. Każdy z tych filmów podejmuje inną tematykę. Jeden podejmuje właśnie kwestię zespołu Aspergera, drugi agresji rówieśniczej, trzeci takich lęków społecznych. No i ruszyliśmy w Polskę, tak? To było jeszcze chwilę przed pandemią i no i muszę powiedzieć, że odbiór tych filmów był bardzo zróżnicowany, bardzo taki poruszający, ale myślę, że bardzo istotny. No, mieliśmy takie reakcje, że nauczyciele na przykład płakali po tych filmach i mówili, że pierwszy raz w życiu zrozumieli, z jakimi trudnościami na przykład zmaga się uczeń z zespołem Aspergera, tak? Ale tak jak mówiłam, technologia ma nam tylko pomóc. Film trwa 5 minut, tak? Ale tak naprawdę cały program również opiera się na rozmowie z uczniem, tak? Na rozmowie psychologa, pedagoga i tak naprawdę ten warsztat, ten projekt to nie jest tylko technologia VR, ona pomaga nam zrozumieć, tak? Naszym taką myślą przewodnią jest właśnie to, żeby technologia uzupełniała tą wiedzę, żeby wykorzystać jej możliwość. Ona jest tylko narzędziem, tak? Ale jak to narzędzie się połączy z jakimś naprawdę niesamowitym pomysłem, to ona może stworzyć naprawdę bardzo fajne warunki do rozwoju młodych ludzi. Dziękuję bardzo. Pani Aneta Siwka, z kolei kierująca Centrum Innowacji Przejście. Tutaj chciałam zapytać o wasze doświadczenia, ponieważ dla mnie jakby niesamowitym w ogóle takim faktem, który odkryłam, jak przygotowywałam się do tego panelu, że właśnie jest to jakby część biblioteki, tak? Więc bardzo jest to super. I jak to u was funkcjonuje? Jak ten VR jakby wprowadziliście i czemu on wam służy? Dzień dobry, witam państwa. Tak, Centrum Innowacji powstało 4 lata temu. Kiedy tworzyliśmy to miejsce, wiedzieliśmy, że to będzie miejsce, które promuje nowe technologie i wykorzystuje i będzie je wykorzystywać w edukacji. Ponieważ jesteśmy placówką, wiadomo jak to biblioteka, placówką edukacyjną, mieliśmy tą świadomość, że ta technologia będzie uzupełniała proces edukacyjny, nie będzie stanowiła narzędzia samego w sobie. Pracujemy w Centrum Innowacji na dobrym sprzęcie, mamy HTC Vive, 6 stanowisk i wykorzystujemy właśnie gotowe produkty. Bardzo często korzystamy z aplikacji dostępnych na Steamie. Tak dobieramy te aplikacje do treści edukacyjnych, żeby właśnie one uzupełniały przekaz, czyli tak naprawdę też uzupełniamy tą edukację formalną, szkolną. Tak naprawdę pracujemy z odbiorcami z różnych grup wiekowych, są to zarówno dzieci, jak i młodzież. Prowadzimy też zajęcia z seniorami, właśnie wykorzystując wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość. To, że młodzież i dzieci będą sięgały po nowe technologie, to jest rzecz nieunikniona. Tak naprawdę technologie otaczają nas z każdej strony. Tak naprawdę nawet robiąc zakupy w kasie samoobsługowej już mamy do czynienia z jakąś technologią. Naszym zadaniem właśnie jako placówki edukacyjnej jest pokazywanie, że z tych narzędzi można
wykorzystać mądrze to, co tutaj już było mówione poprzednio. Taka jest nasza rola, żeby pokazywać, że te technologie mogą służyć samorozwojowi, mogą pogłębiać wiedzę i mogą poszerzać horyzonty. Dziękuję bardzo. To jest właśnie taki bardzo ciekawy przykład, ponieważ jakby zazwyczaj mamy styczność tutaj też na tym festiwalu jakby z twórcami jednak, tak jak tutaj Fundacja Wirtualne Horyzonty, tak jakby stworzyła projekt. Wy natomiast jakby wykorzystujecie w edukacji to, co właśnie już jest. Dokładnie tak. Ja tylko jeszcze może chciałam tutaj dodać, że właśnie też poruszamy bardzo często tematy społeczne, ważne społecznie. Między innymi podczas Żywej Biblioteki pokazywaliśmy aplikację, która pozwoliła dotknąć bezdomności. Pokazywała, że czasami zbieg okoliczności sprawia, że nasze losy toczą się tak, a nie inaczej i że tak naprawdę ta bezdomność może dotknąć każdego z nas. I proszę Państwa, pokaz właśnie w wirtualnej rzeczywistości zrobił niesamowite wrażenie na odbiorcach. Tutaj może powinnam uzupełnić, czym jest Żywa Biblioteka. Może nie wszyscy wiedzą, Żywa Biblioteka jest to spotkanie z żywymi książkami, które w pewien sposób ma wykluczać stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie dotyczące określonych grup społecznych. Podczas Żywej Biblioteki wypożyczamy żywych ludzi, osoby właśnie bezdomne, można się spotkać z osobami, które są homoseksualistą na przykład, ludźmi, którzy tak reprezentują odmienne poglądy w kwestiach wiary. Także można wypożyczyć taką osobę właśnie na 30 minut, zadać każde pytanie i w ten sposób właśnie przełamywać te stereotypy. No i właśnie ta aplikacja też była uzupełnieniem tego procesu i tego, co chcieliśmy osiągnąć właśnie organizując jedną z edycji Żywej Biblioteki. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Bujak z kolei działa bardziej na, powiedzmy, punkcie styku pomiędzy edukacją a biznesem. I jak to jakby wygląda u was? Czy właśnie w podobny sposób wykorzystujecie te narzędzia, nowe technologie? Czy też może bardziej stawiacie właśnie na taką edukację, powiedzmy, bardziej techniczną, tak, żeby ludzie byli w stanie po prostu posługiwać się i poruszać w tym nowoczesnym świecie? Centralny Dom Technologii tutaj ma konkretną metodologię, wokół której pracuje i którą wykorzystujemy. Jest to metoda STEAM, nastawiona na kształcenie kompetencji przyszłości i rzeczywiście ona sprawia, że to nasze używanie VR-u i AR-u, rozszerzonej rzeczywistości, będzie nieco różniło się od części innych projektów, które tutaj zostały przytoczone. To znaczy, po pierwsze tak, używamy VR-u, używamy AR-u. Mieliśmy ogromną przyjemność również gościć tutaj też, czy wykorzystywać jeden z filmów w ramach właśnie projektu fundacji. Dokładnie ten film Konkurs, który możecie też Państwo obejrzeć i który prezentowaliśmy ogromnej ilości młodzieży, który ma być właśnie narzędziem pracy nad taką kompetencją jak empatia. I to są też właśnie takie metody, które jak najbardziej się w naszą misję wpisują. To znaczy w metodzie STEAM staramy się kształtować zarówno te kompetencje twarde, jak i kompetencje miękkie. I tutaj empatia z pewnością jest właśnie definiowana jako jedna z takich kompetencji przyszłości, nie tylko gdzieś na takim gruncie właśnie szkolnym, czyli takich sytuacji, nie wiem, przemocy rówieśniczej, ale również w obszarze budowania społeczeństwa obywatelskiego, również w obszarze współpracy z biznesem, ponieważ zdajecie sobie na pewno Państwo sprawę, ponieważ jesteście Państwo właśnie osobami projektującymi też doświadczenia VR-owe, no tutaj to zorientowanie na użytkownika w biznesie staje się taką kluczową kompetencją, więc to rzeczywiście też staramy się kształtować, no właśnie, po pierwsze poprzez doświadczenia VR-owe, czyli ten taki proces zetknięcia naszych odbiorców, naszych uczestników warsztatów z tą rzeczywistością wirtualną, przekazanie poprzez to jakiejś wiedzy, jakiejś informacji,
I to jest taki obszar właśnie tego zetknięcia, doświadczenia. On się bardzo często pojawia w takich metodologiach jak popularny cykl Kolba czy metodologiach action learning. Natomiast w naszej metodzie, metodologii STEAM jest jeszcze równie ważny ten obszar samodzielnego tworzenia. Jest to metoda projektowa, w której uczestnicy naszych warsztatów tworzą też swoje własne projekty. I tutaj to, do czego też wykorzystujemy VR i AR, rozszerzoną rzeczywistość, to jest właśnie ten obszar projektowania. Czyli jeśli mamy warsztaty dotyczące projektowania 3D, na przykład w sali z drukarkami, no to oczywiście pokazujemy, że projektowanie 3D, na przykład przestrzeni miejskiej, przestrzeni przystosowanej do też potrzeb bardzo różnych grup, na przykład osób z niepełnosprawnością, że jest to ważny aspekt, ważne zadanie, w które wrzucamy naszych uczestników. Pokazujemy, że możemy wykorzystać no właśnie drukarki 3D do stworzenia jakiegoś prototypu też tej przestrzeni, który możemy zobaczyć. Ale to, co również wykorzystujemy, to właśnie technologie rozszerzonej rzeczywistości, to znaczy te pomysły na przestrzeń miejską, które nasi uczestnicy stworzą, te modele tych budynków, szkoły marzeń, parku przyszłości, następnie pokazywane są na przykład na kostkach rozszerzonej rzeczywistości, które też możecie Państwo obejrzeć, czyli każdy uczestnik może wtedy zobaczyć, w jaki sposób, jak tak naprawdę wygląda jego projekt. Eksperymentujemy również właśnie z takim doświadczeniem potem jeszcze wejścia w nasz projekt, czyli jeśli już stworzymy jakieś wirtualne miejsce, wirtualną przestrzeń, ten park marzeń, który ma być dostosowany dla potrzeb wszystkich, no to żebyśmy też mogli rzeczywiście to przetestować, czyli wejść w tą fazę testowania, czyli wejść do tego miejsca, rozejrzeć się po nim. I to też sprawia, że to nasze wykorzystanie VR-u będzie troszkę, powiedziałbym, odmienne tego VR-u i rozszerzonej rzeczywistości, ponieważ stawiamy też na rozwiązania, które umożliwiają taki, nazwalibyśmy to user-generated content, czyli taki właśnie content generowany przez użytkowników, także przez edukatorów, czyli możliwie jak najbardziej otwarte, jak najbardziej rozbudowane rozwiązania, które pozwalają nam też jako edukatorom, ale też naszym uczestnikom warsztatów włączyć się też w ten proces tworzenia. Więc to jest też ten sposób, w jaki my korzystamy z VR-u, który będzie, myślę, takim również, mam nadzieję, sposobem, który będzie się też również rozwijał na tym gruncie. Dziękuję bardzo. To jeszcze, ponieważ mamy takie kilka minut, to jeszcze chciałabym, żeby tak połączyć, no bo jakby wykorzystujecie fantastycznie te narzędzia i teoretycznie na trochę jakby różnych obszarach, ale na koniec jakby właśnie z tych wypowiedzi wynika, że jakby bardzo, bardzo dużo tych punktów stycznych tam można zaobserwować. I właśnie ta inkluzywność i ta jakby próba, powiedzmy, szkolenia tych nowych kompetencji, właśnie kompetencji miękkich. A z kolei jeszcze właśnie chciałam tak wrócić i zamknąć to i właśnie pytaniem do ciebie, Marianno. Patrząc jakby pod kątem właśnie szeroko pojętej kultury, ale też tego, co powiedziałaś, że właśnie teraz jesteśmy nastawieni na tą inkluzywność i na to badanie potrzeb i dostarczanie też jakby takiego właśnie kontentu dostosowanego do potrzeb użytkownika, bo skoro odbiorcy muzeów są istotni, najistotniejsi i jakby chcemy odpowiedzieć na to, czego oni potrzebują, to jak takie właśnie projekty wykorzystujące VR, nowoczesne technologie, jakby wspomagają muzea i czy to się dzieje, czy to wciąż jest jednak taki opór, czy kultura też w taki otwarty sposób przyjmuje te nowoczesne technologie, tak jak tu możemy zobaczyć, że szkoły, ale też inne grupy wiekowe bardzo jakby chętnie i tłumnie z tego korzystają, jeśli mogą oczywiście. Pytanie o VR już jest takim bardzo wyspecjalizowanym pytaniem, ja może tak troszkę szerzej odpowiem, bo jeśli chodzi o sam VR, to on w muzeologii, w muzealnictwie może być takim tak naprawdę uzupełnieniem pewnej oferty, którą muzeum może mieć. To znaczy zazwyczaj to się dzieje w ramach działań towarzyszących do ekspozycji, do wystawy czasowej i to jest rewelacyjne rozwiązanie, ponieważ jest kontakt z faktyczną wystawą, z rzeczywistym obiektem, świadkiem dziedzictwa materialnym, niematerialnym, różnym i do tego jako uzupełnienie, takie trochę przeniesienie tego w nasze czasy, próba zrozumienia w postaci właśnie różnych działań VR-owych. I takie rzeczy pojawiają się.
Ale w ogóle taka działalność online'owa i w ogóle działalność zwirtualizowana, przyspieszona przez pandemię, pokazuje też, jak nam to pozwala na rozwój naszych możliwości. Trudno w tym momencie wyrokować, w którą to stronę pójdzie. Ja patrzę tak naprawdę z bardzo dużym optymizmem, bo kiedy naprawdę pamiętam, mniej więcej 7 lat temu, spytałam się w dziale edukacji w muzeum, w którym pracowałam, słuchajcie, dlaczego my nie robimy na przykład lekcji dla Polonii, lekcji edukacyjnych, no to naprawdę gorzko pożałowałam tego pytania, no bo jak to, słuchaj, kontakt z żywym obiektem, dzieło sztuki, galeria, nie dotykać, nie oddychać, w ogóle tutaj to jest najważniejsze, tego uczymy. No a tak naprawdę okazało się, że jest pandemia, a teraz wiele muzeów triumfuje i mówią, no na przykład my byśmy się mogli pochwalić tym, że nasze lekcje teraz docierają do Polonii za granicą. Super, gratulacje, fajnie, że się zreflektowaliśmy. I troszkę też tak jest z VR-em, to znaczy to są naprawdę archiwa, muzea, pewnie biblioteki również, niektóre, prawda? Są to takie przestrzenie, gdzie nie najłatwiej się wchodzi, a potem się okazuje, że jak to jest właśnie z wyczuciem, z empatią, znaczy, ze znalezieniem złotego środka, to jest ekstra efekt. Do wykorzystania tych nowych technologii w sektorze właśnie muzealnictwa, bo my jako właśnie biblioteka współpracujemy z bardzo wieloma podmiotami i tak naprawdę realizujemy projekty z różnych obszarów kultury, między innymi teraz realizujemy projekt Abakanowi 3D we współpracy z Fundacją Collect, w partnerstwie z Pawilonem Czterech Kopuł i prowadzimy właśnie zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości i obiektów 3D właśnie, zdigitalizowanych obiektów 3D. I tak naprawdę te nasze zajęcia są zaproszeniem do tej realnej przestrzeni muzeum i do, że tak powiem, eksplorowania tych dzieł już w tej przestrzeni rzeczywistej. Proszę Państwa, no, co tu dużo mówić, młodzież w tej chwili bardzo niechętnie chodzi do muzeum. Jest to aktywność dla nich niemal z kosmosu i właśnie te nasze działania mają jakby odkryć tą dobrą stronę, tak? Ale młodzież nigdy chętnie nie chodziła do muzeum, chciałabym powiedzieć, więc właśnie to jest super pomysłem. Właśnie my zmieniamy postrzeganie tej sztuki, naprawdę. Proszę mi wierzyć, że młodzież po tych naszych zajęciach jest bardzo żywo zainteresowana jakby odwiedzeniem Pawilonu Czterech Kopuł. I tu jest taka wartość dodana, bo nie dość, że oni są zainteresowani, oni są zajęci, to tak naprawdę jako twórcy w przyszłości tak naprawdę takich działań, bo tutaj nie ukrywajmy, w tą stronę będziemy iść też jako świat, tak, i będziemy potrzebowali o wiele większej ilości pracowników na rynku związanym z technologiami. Zaczynamy też w ten sposób wychowywać takich świadomych właśnie ludzi do kontaktu ze sztuką, do budowania tak. tej relacji i poza do tym, pokazywania. Jak to jest. Poza tym te nowe technologie też pozwalają tej młodzieży dotknąć eksponatów, które tak naprawdę w przestrzeni muzealnej są takie właśnie niedostępne, to o czym pani mówiła. Tutaj mogą te modele poobracać, mogą je przybliżyć. Właśnie eksponaty wydrukowane na drukarkach 3D w technologii 3D są idealnym rozwiązaniem właśnie dla, na przykład dla osób z dysfunkcjami wzroku, ponieważ te osoby mogą tych eksponatów dotknąć, poczuć ich fakturę, zobaczyć ich kształt. I takie rzeczy właśnie robimy w Centrum Innowacji. Dobrze, to ja tu postawię kropkę, bo chętnie bym kontynuowała, ale niestety czas już nam nie pozwala, ale i tak bardzo się cieszę, że udało nam się jakby ten fantastyczny obraz w możliwości, jakie dla edukacji noszą te nowe media, nowe technologie i w jak bardzo szerokim zakresie, tak, od właśnie takich kompetencji miękkich czy uwrażliwiania nas jako społeczeństwa w ogóle od lat najmłodszych, po właśnie możliwości takie, które oddają nam te nowe technologie, jeśli chodzi jakby o przyciąganie, ale też jakby poszerzanie tych doświadczeń, które do tej pory były ograniczone, jeśli chodzi o kulturę. Więc dziękuję Państwu bardzo. Zapraszamy do kolejnych paneli i też zapraszamy do oglądania projektów w kinie VR.